Cześć moi drodzy. W tym odcinku skupimy się na Dianie. No ja osobiście nie jestem fanem tej postaci, ale chcieliście, żebym ją nagrał, to ją nagram. Macie rację, ona one-shotuje ludzi, więc jest bardzo fajna, jeżeli tam dotrwasz do tego late game'u i one-shotujesz ludzi, jest wszystko super i fajnie i ładnie. Problem Diany za to polega na tym, że ta postać no, jest dość słaba na początku gry i ma bardzo mierne ganki, więc muszę liczyć na to, że moja drużyna nie będzie intować, nie będzie ginąć od przeciwnego dżunglera i że ja będę w stanie dotrwać do... że oni będą w stanie tak naprawdę przeżyć beze mnie do takiej fazy gry, w której ja będę silny i będę w stanie innych zabijać. Moje masterki, zresztą zaraz masterki sobie ustawimy. Akurat na ich team ta Diana może być też dość skomplikowana, ale zobaczymy. Myślę, że Krwawy Księżyc mi się najbardziej podoba, albo nie, weźmiemy sobie tam Dark Waters, może... czerwona. Będzie to. Moim zdaniem najlepsze runki, takie, które oczywiście pomagają w one-shocie, to Electro, tutaj może Cheap Shot albo Sudden Impact, weźmiemy sobie Cheap Shotik, albo Collection, albo Zombie Ward, Relentless Hunter albo Revenus Hunter, myślę, że Relentless, żeby troszeczkę szybciej biegać. No i teraz sobie pytanie, czy chcemy darmowe budki, czy może Stopwatch, czy może Tenacity, no Tenacity raczej aż takie potrzebne nie jest, Resolve ewentualnie, tutaj też ewentualnie możemy wziąć coś z Celerity Waterwalkingu, ale myślę, że ja sobie wezmę chyba inspirację i wezmę sobie po prostu darmowe budki, żeby w 12 minucie najpóźniej te budki już mieć i trochę szybciej biegać. Dzięki temu też zaoszczędzę trochę golda, CDR-kę i armor, attack speed i AP, czyli wszystko się zgadza. Jak najbardziej, tak mi się przynajmniej wydaje. No cóż, spróbujmy, no. Gramy na chyba Rengara? Czy na Sylasa? Bo oni jakiś taki w ogóle dziwny team comp mają. Nie wiem, czy to Dodge nie będzie, ale... zaraz się przekonamy. Nie, nie był to Dodge, ale naprawdę oni mają dziwne piki, więc nie wiem co myśleć o tej grze. No cóż, zagramy, zobaczymy. Może mają 200 IQ i może jakoś takie piki sobie wymyślili, że te piki będą działać. No zobaczymy. Może to jest, bo na to wychodzi, że to jest support Zoe, tak? Że na bocie jest Syndra Zoe, na midzie jest Sylas, na topie jest Kledula i w dżungli jest Rengar. No Rengar to wiadomo, ale na bocie Syndra Zoe, no takiego lane'a jeszcze nie widziałem. No dobra. Cóż, od czego zaczniemy? Od talizmana oczywiście. Talizman to będzie nasz pierwszy zakup. Zero punktów. A czy nie zero, bo to chyba te mastery... od czwartej masterki się dopiero punkty pokazują. Mam nadzieję, że mój team... poradzi sobie na początku beze mnie. Bo jeżeli to będzie gierka, która wymaga dżunglera już na początkowych poziomach, to będzie ciężko na pewno. Widzicie, to jest to, że czasami jak pikujecie właśnie coś w stylu Diany i macie mierne ganki do 6 poziomu, to no, musicie liczyć na to, że wasz team będzie w stanie przeżyć do właśnie tego twojego 6 poziomu, nie? No i nie zawsze tak jest, że są w stanie przeżyć, czasami są w stanie przeżyć, zobaczymy. No ale właśnie takie piki typu Diana, takie bardziej niszowe, one są zdecydowanie lepsze, jeżeli twój team już jest w stanie przeżyć. I też powiem wam szczerze, moi drodzy, że na niższych dywizjach takie piki również mogą działać troszeczkę lepiej, w związku z tym, że tam ludzie mniej walczą, a przez to, że ludzie mniej walczą, przez to, a może nawet więcej, bo ja w sumie nie wiem, nigdy nie byłem w bronzie, w jakimś tam Ironie, w Silverze i tak dalej. I nie, żebym się chwalił, tylko po prostu chodzi o to, że jeżeli mniej walczą i możesz więcej farmić, to takie postaci właśnie jak Diana mogą super działać, bo potem sobie one-shootujesz ludzi, a na początku grasz spokojnie, nie? Także ja najbardziej mogę taką Diankę sobie polecić dla ludzi, którzy gdzieś tam grają, którzy jakby nie muszą aż tak dużo robić. Nie wiem, czy ten war był po to, żeby zobaczyć, co ja robię, czy oni chcą mnie shizować. Dlaczego to wziąłem? Bo jest bardzo ważny attack speed. Jak widzicie teraz, attack speed jest powiększony, aż nie użyję trzeciego ataku i to mi pomaga w clearze zdecydowanie bardziej niż kup. Bo kup daje mi tylko 60. A ta pasywka 50% attack speeda z Moonblade'u to jest bardzo ważne na tę chwilę. Dlatego myślę, że wzięcie jako drugie jest lepsze. No i szczerze wam powiem, że nie zdziwi mi się, jeżeli muzyka jest teraz za cicho. To jest to, że tak ją... uważałem, że wiecie, nie była za głośna, teraz będzie za ciała, ale to nic, gdzieś tam to sobie poleci. No cóż, no nie mamy już generalnie potków, niedługo nam się smite zregeneruje, ale jak na razie też jesteśmy bardzo wolni. Zauważcie, że zrobiłem 3 kampa, już jest prawie 3 minuta, więc jeżeli chodzi o szybkość, to jak na razie nie jest to najszybszy jungler, jakim grałem.
Teraz mamy trzeci poziom, więc możemy więcej z pasywki korzystać, to jest zdecydowanie plus. No właśnie, on mi pinguje, że mam mu pomóc. I to jest problem, bo ja mu nie mogę pomóc. Mam nadzieję, że ma jakiś shroud czy coś. Teraz dive. Gierka nie zaczęła się po naszej misji, bo wygląda na to, że moje linie potrzebują pomocy. Te buty to nie wiem, czy to był dobry pomysł. Znaczy ja bardzo mi się podoba to, że będę miał darmowe buty, ale po prostu bardziej chodzi o to, że ja nie jestem strasznie wolny, jak mam darmowe buty, a przez to, że jestem wolny, też nie mogę za bardzo nigdzie gankować, nie? Co dostała exhaust, no dobra. Straciłem całe życie, ale zgankować mi się udało. Teraz mój clear powinien być troszeczkę lepszy, mam nadzieję. Wiecie co, bym kupił Dark Seal, ale nie stać mnie. Dobra, walić to pinka, będziemy samolubni. Także trochę potki więcej życia nam odnawiały. Doskonale, nie chodzi o to, że potki więcej życia odnawiały, tylko po prostu chodzi o to, że trochę więcej AP mam, więc będę silniejszy, nie? Tu z tego 10, z tego 20. Z jakiegoś powodu mój Nautilus nie idzie na bota, przez to Kai'Sa jest zdevowana. Gdzieś tam bardzo głęboko. Dobra, idę na red buffa. I po red buffie będę miał 6 poziom i wtedy będę w stanie grać. I nie dziwiłbym się, jakby tu Rengar zaraz przyszedł, może byśmy próbowali go zabić. Bym potrzebował tego Nautilusa, ale on idzie gankować topa. Ale bo najważniejsze jest to, że mój damage się powiększył teraz. Mam 6 poziom, więc mogę w końcu coś tam robić. Nie, Rengar to co widzę dalej na bocie, dalej tam tego bota trochę, kurczę, niemiło traktuje chyba. Dobra, udało nam się coś tam zabić. Ja tutaj pomagam jej spuszować. I teraz się cofniemy po itemę do dżungli, żeby mieć w końcu damage. I buty dostaniemy 10:30, czyli jeszcze 2 minuty do butów. I my będziemy w tej grze, moi drodzy, assassinem. Więc kupimy sobie też Oracle Lens. I zrobimy pewnie 2 itemy pod penetrację. I z tego co wiem, to karta Diana praktycznie od razu rushuje deadka, żeby mieć jak największy burst. Nie wiem, czy udałoby mi się tutaj zone-shotować. Dobra, Rengar też jest w drodze. Ja bym na tego Rengara bardziej poszedł. Nie wiem, czy flash był potrzebny, czy nie, bo no teraz jestem dość silny, jak widzicie. No dobra, cofnijmy się po... szczerze, Knight Team, myślę, że Mercę zrobię. Diana, nie karta Diana to robi, ale widzę, że niektóre Diany robią Mercę i myślę, że Mercę mi się bardzo przydadzą, żeby oni mnie nie one-shotowali, ta Syndra, Zoe, i zresztą mają dużo CC, Silas nawet. No i teraz po prostu chyba rushujemy deadka, myślę. Mam nadzieję, że to będzie dobry deal. To, no nie jest to zły pomysł, no nie może być zły pomysł. Ładnie zagrane, bardzo ładnie. Ignite dopiero po tym, jak już praktycznie było oczywiste, że zabiję. Teraz oczywiście mój clear i wszystko jest już w porządku, no bo mam ten poziom. Ojejaj, tutaj to nie zostało najlepiej zagrane, bo tak troszeczkę skilli użyliśmy w inny, znaczy w, no dobra, nieważne, nieważne, mam przedawno. Oni tu tak trochę biegają i tak dają się łapać, więc... No dobra, tu mi się... No tutaj zginęliśmy, nas tyle zostawił ten Nautilus. Myślę, że jakby nas nie zostawił, to i tak byśmy zginęli, więc ta dobrą decyzję podjął, żeby mi tam nie pomagać za dużo. Rengar sfreshował, bo tam inaczej byłby raczej myślę, że bym go tam zabił. No i teraz zobaczmy, ile to zmieni. Nasze Q robi 165 plus 92, to robi teraz 100 plus 79, boom.
Plus 115, plus 134, no nie jest to, no dobrze się skaluje, no to jest taki one shot build, no to no. Zrobimy sobie, myślę, deadcap, bo po deadcapie może będziemy sobie dodać coś takiego jak zwania, czy coś za czym jeszcze. A te merce myślę, że też jak najbardziej są dobre pomysły. Także zobaczmy. No levele też są oczywiście ważne na tej postaci, nie? Nie tylko i wyłącznie to, co my robimy, moi drodzy, ale też levele są ważne. No ja tych leveli nie mam w tej grze, bo jestem też dżunglerem. Znaczy dżungler no, nie leveluje tak wolno, ale nie leveluje też tak szybko. Myślę, że biegnąc na nich jesteśmy w stanie zabić chyba tam Syndra, bo tu będzie gdzieś Zoe. Raczej oni się topują, no jest tu też dżungler. No nie udało nam się, ale patrzcie, widzicie, moje Q naprawdę dużo życia zjeżdża. Oni nas widzieli, dlatego też tu patrzę taki kanta, to ja sobie kupię pinka może na przyszłość. Jakby tutaj Rengara nie było, to myślę, że byśmy wygrali, no bo byłbym w stanie wtedy prawdopodobnie zabić Zoe. Ale to było też takie, no, troszeczkę, jak to się mówi, wiecie, takie zagranie, które no nie było za dobre, no bo nie wiedzieliśmy, gdzie to jest na mapie i tak trochę coś czekowaliśmy. Dobra. Kurczę. Niestety nie jestem w stanie pomóc. Nie wiem, czy jestem w stanie dogonić. On chyba mnie zabije. Źle pomysł, żeby gonić Sylasa, bo on za dużo się leczy. Ajajaj, myślałem, że nie miałem wizji i myślałem, że to tepuje Kleda, Kled na bocie był i chciałem, wiecie, uniknąć jego erki, dlatego biegłem do góry z powrotem, nie? No i teraz nie wiem, czy zonie, czy może nawet coś w stylu Banshee nie byłoby dobre. No tego nie wygram. Jakbym zdążył puścić W, to może bym chociaż przeżył na tyle długo, ale nawet nie widziałem tego Sylasa. Stawiłem pinka tu, ale mnie złapał jakoś. Nautilus? Nautilus chyba też się zgubił. O, biegnie Kai'Sa. Biegnie Kai'Sa, tak chciałem powiedzieć, że może zorkuję do niego. Bo on na pewno był wcześniej zrutowany, więc... O, to był, wiecie dlaczego on tutaj nie mógł użyć W, bo został zrutowany. Został zrutowany, nie mógł użyć W i tyle, i zginął. No, udało nam się złapać dwie osoby, nawet nieźle. Nie mam za bardzo żadnych dobrych smoków, żeby tutaj sforsować tego naszora. Mam ogromny burst, bo jak ja używam R-ki i używam W, to praktycznie wszystkie W od razu prokują na cel. To wiecie dlaczego mi się to nie podoba? Chyba, że zwanshotujemy. Dlatego, że to już jest takie overforsowanie, mam naprawdę dużo golda. Jest już właśnie overforsowanie. No dobra, a już raz to płacze i ona nie ma zoni, więc to jest dobre, okej, okay, super. Okej, okay, no i mamy naszą zonę. I teraz czy my chcemy robić Voista, czy my chcemy robić Banshee? Myślę, że będziemy robić Banshee, bo oni nie budują mać Grezisty, prócz tam Rengara może troszeczkę, a zawsze będziemy mieć Morello, w sumie też nie byłoby złona Sylasa. Ale myślę, że Banshee będzie tutaj najlepszy. Dobra, i tutaj sobie splashujemy. Uff, to mnie zapało. Nie było przyjemne. No i co teraz? Zrobią to? Mogą postarać się to zrobić. No robią. Kai'Sa bierze moje blue. No to jest chyba trochę szalone. Z ich strony stacuje.
Tutaj od razu nie, w ogóle tam na kół nie zwracamy uwagi, tylko wchodzimy, zabijamy i tyle. O, no to ja jestem martwy od naszego. No nie wiem, czy ten naszor to jest dobry pomysł, bo ani nam, ani im nie wychodzi ten naszor, no ale wszyscy chcą go robić. No cóż, tak to jest już. Bo kto dostaje naszora, ten wygrywa, więc jak wiecie, jest szansa. Jedna osa zginie, my wiecie, u nich w ogóle wszystkie turety stoją, ale jedna osa zginie i od razu trzeba robić naszora. Dobra, mamy nawet niezłą markę. Kurde no, jak ja bym chciał jakiś... Że ta gra wygląda trochę inaczej, ja bym chciał gdzieś siedzieć w krzaku i zabijać wszystkich, którzy wchodzą do tego krzaku. O, tu jest ręga gdzieś, tylko nie wiem gdzie. No chyba niemożliwe, że on tak sam, nie? Znaczy jakbym trafił kutę, ja bym go zabił, bo to się dziwię, że on tak sam. No co, ta walka nie jest dobra, no bo tutaj Nautilus zginie od razu. Ale może Kali się uda Rengara zabić, może. No dobra, udało mi się za nie kliknąć. Niestety nie udało mi się zresetować mojej R-eczki, ale udało mi się. Jakbym troszeczkę szybciej kliknął za nie i nie zostałbym ze stunu, bo chciałem, wiecie, wejść. Chciałem wejść z R-ki. Chciałem zrobić Q, R, R, W. I Zonia szybko, nie? Czyli cały mój burst i szybka Zonia. Zoni bym trochę postał, potem znowu bym miał W. No ale nie dało mi się w związku z tym, że zostałem zrytowany przez Rengara. Jak widziałem, że zaraz pójdzie burst o Syndry, że stun już szedł, że ona już kastowała tego stuna, to w momencie kastowania stuna już powinienem raczej kliknąć sobie gdzieś tam w Zonie. Kurde, wiecie, ten Darkseid chyba warto sprzedać. Znaczy ja mam dużo staków na nim całkiem, ale za to mogę kupić sobie więcej cederki i zaraz kończę Banshee. I po Banshee i tak bym go sprzedał i robił co innego. Więc teraz straciłem 1 AP. Nie, nie straciłem, 4 AP zyskałem. Ale też cederkę powiększyłem, więc mogłem mieć częściej kupu szedzić i tak dalej. No nie wiem, na razie ta Diana nie wygląda tak... Znaczy early game był tragiczny, nie? Teraz no wiadomo, że mam dużo wrażenia. Diana też nie jest taką skomplikowaną postacią, bo jeżeli tak naprawdę w tym fajcie wykastujesz Q i R, to zrobiłeś cały swój burst, nie? Tylko pamiętajcie, żeby resetować swój Blade, bo jak kastujecie spell, to na 3 ataki macie zwiększony atak speed o 70%, więc to jest jakby super, żeby burstować ludzi dodatkowo, nie? Jeżeli jest z tej pasywki. Ja chcę kliknąć R, wskoczyć i po prostu zobaczyć, czy one-shotuje w ten sposób. Bez Q, nie? Po prostu sama R i czy ktoś zginie. No The Rengar to trochę ciężej, ale no jakiś tam Zoe, bo Zoe jest squishy, więc myślę, że powinna. Oś ty. Bleda tak nie zburstowałem przez ten jego dead stance. Gry skończyć nie skończą, co najwyżej wezmą hita. Albo dwa, jeżeli będzie on bardzo mały. O, chyba ja łączę co. O. Czyli jednak! Czyli miałem rację, czyli jednak wystarczy, no nie muszę nawet klikać tego, nie muszę nawet trafić za bardzo na ten moment Q, tylko po prostu muszę kliknąć R-kę i dopóki R-ka trafi, to ja tak naprawdę zabiję. Nie wiem, czy my team skończy, czy nie, chyba zostanę w tej bazie i będę bronić, żeby się nic złego nie wydarzyło, gdyby oni zintowali grę, nie? Ale może uda mi się skończyć, bo wszyscy tam niby zginęli. Ostatni item, jaki bym robił, to jest Spellbinder, żeby zwiększyć swój burst jeszcze. No i też Man Speed się nawet przydaje, bo na tą chwilę moja R-ka, jeżeli tak naprawdę trafię R-ką myślę, że w Syndrze czy w Zoe, to one giną, więc nie muszę się za bardzo przejmować z trafieniem Q nawet, nie? R-ka nie ma też takiego super cooldowna. Ojojoj.
No niech on za bardzo, niech on nie ginie, tylko nie kupi czas i my skończymy tą grę. Trzeci atak, ja sobie też trochę manę odnawiam, co mi się przydaje. No dobra, klecie zaraz zacznie cofać do bazy, ale my mamy też dużo atak speeda. Znaczy ja mam dużo atak speeda, już mam skilli. To jest GG, moi drodzy. I udało nam się tą gierkę Dianą wygrać. No ciekawe, ciekawe. Ja mam szczerze, że była to dość upierdliwe na początku, no dlatego ja nie lubię dżunglerów, którymi nie, naprawdę nic nie mogę robić. Nawet to Queen wydawało mi się silniejsza, no ale to jest... Ale wiecie dlaczego Queen mi się wydawała silniejsza? No to jest bardzo proste. Queen mi się wydawała silniejsza za to, że miałem Predatora. No i wiadomo, że z Predatorem ganki są zdecydowanie lepsze, no bo jesteś po prostu szybszy. Nie wiem co wy myślicie o tej Dianie. Jeżeli wam się poda Diana, jeżeli wam się poda burstowanie ludzi, to myślę, że jako tako postać spoko, ale no mówię, no ten early game, nie? Trzeba jakby zwracać uwagę na to, że ten early game może być naprawdę, naprawdę nieinteresujący. Ja też grałem na koncie, które jest w placementach, znaczy no to i tak jest dość wysoki poziom, bo byłem z ludźmi z diamentu, nie? Damage największy, 30 tysięcy obrażeń. Następne filmiki myślę, że nagram tego Atroxa i Verna. I Verna do Nervariena i Atroxa, bo tam Atroxa w dżungli też chcieliście. Atrox trochę więcej farmi, ale też ma nawet niezłe ganki, bo przynajmniej daszuje przez ściany. To jest duży plus Atroxa, że daszuje przez ściany. Jeżeli kogoś tam z tego kół trafi, to nie jest taki zły. No i też fajnie się nim gra, bo jest takie Także moi drodzy, dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że odcineczek dają się podobał. Mam nadzieję, że zostawicie łapeczkę w górę, subskrypcję. No i my widzimy się następnym razem, myślę, w moim filmiku, jeszcze raz tutaj wam pokazuję runki, jakie miałem. No i co, dawajcie mi dalej pomysły, bo jak na razie mamy Dianę, będziemy mieli Atroxa i Verna i co dalej moi drodzy. No patch, niedługo wychodzi patch, więc może po patchu też, patchnotki już pewnie są na kanale, niedługo po patchu też będziemy wiedzieć mniej więcej, wiecie, czym warto zagrać, co warto sprawdzić, bo jakieś tam zmiany będą. Także ja się z wami żegnam i do następnego, pa pa!